Siema muzykanci! Z tego względu, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grała do końca świata i o jeden dzień dłużej, jeszcze dłużej, także siara jest, żeby tego nie umieć grać. Już gra prawie 30 lat i mam nadzieję, że już umiesz grać ten hymn, ten sygnał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeżeli nie, idź po akordeon, wejdź na akademiemuzykanta.pl, ściągnij sobie moje notatki nutowe tego sygnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ściągnij sobie, włącz sobie w PDF-ie, weź akordeon, przynieś, usiądź i zaraz ci pokażę, za 8 minut będziesz umiała to grać. Także idź, ja chwilę poczekam. Ok, siadaj, weź akordeon, już ci pokazuję po kolei pierwszym palcem. W notatce nutowej, która jest do ściągnięcia, wszystkie palce są popisane, także korzystaj z tego. Zaczynamy pierwszym palcem. Drugi idzie na fis. Tonacja jest D-dur, jak widzisz. I jedziemy. Pierwszy palec. Później jest E, czyli... Takie coś musisz poćwiczyć na początku. A, fis, E, fis, A. Jak nie umiesz tego zagrać, zatrzymaj, zapauzuj teraz ten film i ćwicz to. Jak nauczysz się tego grać, naucz się tego grać, dalszego kawałka. I powtarzaj to od początku znowu. Zapauzuj film i ćwicz coś takiego właśnie. Jest tam z szesnastką takie... I znowu fis, ale też szesnastko. I tutaj musisz już pod palcem mieć A. Zobacz, też już jest pod A i od początku. Czyli jest... Tam są triolki. Musisz zmieścić trzy ćwierć nuty w czasie, jakby brzmiały dwie. Czyli... Nie jest. Tylko jest. I tak w kółko. Drugi. Trzeci. Powtarzasz sobie 100 razy i będzie elegancko. Zagramy to jeszcze z perkusistą. Specjalnie do tej lekcji zaprosiłem perkusistę Romana. Perkusista Roman gra zawsze w rytmie, jest zawsze trzeźwy i zawsze jest chętny do grania. Chodź Roman. Roman jest. To jest perkusista Roman. Jest na etacie. O. Teraz prawa ręka z metronomem. Raz, dwa, trzy, cztery. I od początku. Dobrze palcami graj. I w kółko. Ćwicz to tak długo, aż będziesz umiała. Ok, zagramy to teraz w normalnym tempie. Zwracaj uwagę też na miechowanie. Przy pełnym takcie zmieniaj miech, żeby nie urywać nut. Jedziemy. Dawaj, Romek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Dwa, trzy i. Trzy i. Dwa, trzy i. Trzy i. I od początku. Raz, dwa, trzy i.
tak w kółko, i tak w kółko. Ja tam sobie patrzę, bo mam nuty tam. Okej, i teraz co się w basach dzieje? Basy są bardzo proste. Basy na samym początku grają. Czyli grają. A fis, e fis, a d. Czyli jak wiesz, gdzie jest a, jak nie wiesz, to znajdź sobie c. Jest na środku taki wyżłobiony guzik. Jest c, g, d i jest a. Zacznij sobie trzecim palcem w tym wypadku. Jak wiesz, potrzebujemy teraz fis. Fis jest przy d tercją, czyli tutaj. Czyli już dwa mamy. Mamy A i mamy Fis. Jeszcze potrzebny nam jest tutaj, pamiętasz? E. E jest nad A. Też jest E jest wyżłobione, tak jak C. Czyli trzecim palcem. A, Fis, E. Wracasz na Fis. A i D. Na końcu ci jeszcze pokażę, jak to wszystko połączyć z prawą ręką, ale na razie sobie musisz ćwiczyć i zatrzymywać ten film i grać. Na początku zaczynać od takiego czegoś. Tak jakbyś 100 lat grał, czy też grała z D-duru. Jeżeli opanujesz już ten prosty ruch, a, fis, a, fis, to dodaj do tego E, które jest tutaj nad A. Zaraz tego triolkę zrobimy, bo na razie ćwiczymy. Zatrzymaj sobie ten film i poćwicz sobie. Ok, jak już umiesz to, to musimy dodać z powrotem wrócić do Fis, czyli... Ale już zagramy triolkę teraz tym razem. Próbuj. Czyli dodajemy kolejny dźwięk. A, Fis, E, Fis. Zatrzymaj znowu ten film i ćwicz, aż będziesz umiał, czy też umiała. Dobra. Umiesz już, to jedziemy dalej. Teraz przejdziemy z powrotem na A. Zatrzymaj ten film znowu i znowu ćwicz, aż zagrasz te cztery dźwięki. Ok, umiesz już cztery dźwięki, to teraz skoczymy sobie na D-dur. I pod spodem jest D. Możesz zagrać. Czyli... coś takiego zagrać. Jeżeli umiesz to już grać, to pokażę ci jeszcze alternatywną wersję. Możesz sobie zagrać, może ci będzie wygodniej do tego momentu, bo później jest to samo wszystko. Zobacz, masz A, potrzebne nam to zejście od A. Fis jest też tu. Jeżeli masz akordeon większy niż 60, to powinieneś mieć tutaj ten Fis. Widzisz? Jest A, Fis. Tutaj jest E. Czyli A, Fis, E, Fis, A. Może ci będzie łatwiej skoczyć tutaj. I tak samo jak w tamtym przypadku sobie możesz ćwiczyć na początku. Później dołączyć trzeci dźwięk. I czwarty. I D. Ok, jesteśmy w tym samym punkcie tymi dwoma sposobami basowania. Ok, jak mamy teraz to D, to teraz A7. Jak wiesz, tu jest nad D jest A, tak jest dur, mol i A7. Czyli te dwa palce. A jest pod E. Czyli... E, A7. Później D,
I znowu ten wstęp. Także widzisz, w kółko jest schemat bardzo prosty. Pokażę ci jeszcze raz powoli od samego początku. Ten pierwszy sposób. A. A7. D. A. I znowu. Tylko musisz sobie... Zostajesz na A i przeskakujesz tylko na trzeci palec. Też możesz sobie takie ćwiczenie zrobić. Bo jest końcówka. Da, 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 da. Żeby trafić. I tym drugim sposobem też. Ok, zagramy to jeszcze z Romkiem. Pierw w zwolnionym tempie. Musimy z rytmem to zagrać, żeby ładnie triolki zaznaczyć, żeby jakąś tam chałturę nie wyszła. Raz, dwa, trzy, cztery. Na raz startujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. A7. D. A. I znowu. I tym drugim sposobem. I tak możemy zakończyć na D. I piszemy tempo jeszcze i zagramy z tempem szybszym. Dawaj, Romek. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz musimy połączyć te dwie ręce. Zanim jednak będę pokazywał, jak to połączyć, zapamiętaj sobie na osi czasu tutaj ten film, gdzie jest, i wróć do tego, jak teraz żeśmy grali. Ja grałem prawą ręką, samą z metronomem, to graj, dogrywaj tam tylko lewą ręką. Możesz sobie nałożyć słuchawki, film ten, co teraz mnie słuchasz, puść sobie przez słuchawki, a dogrywaj swoim akordonem, tak żebyś się słyszał. Czyli tam, gdzie ja gram prawą ręką, dogrywaj sobie basami. Później znajdź, gdzie na filmie gram basami. Przed chwilą właśnie graliśmy razem. I dogrywaj sobie prawą ręką do tego. I jak ci się to już uda, wróć do tego filmu, bo to jeszcze wiem, że dla niektórych będzie problem połączyć to, bo ostatnio powstał właśnie kurs, jak połączyć ręce na akordeonie. Jest dostępny na online.akademiamuzykanta.pl, jak połączyć ręce na akordeonie, jak je rozłączyć. Także wiem, że bardzo dużo osób ma z tym problem. Umie zagrać wszystko prawą ręką, się nauczy jakiegoś utworu, umie wszystko zagrać lewą ręką, ale jak to połączyć później, to jest bardzo ciężko. Ale wszystko da rady zrobić. Także jak to zacząć łączyć? Połóż sobie palec na A. Będziemy tak podobnie, jak żeśmy uczyli się prawej i lewej ręki, tylko razem. Tutaj sobie znajdź A. Trzecim palcem. Zależy, jaką metodę sobie tutaj basowania wybierzesz na początek, czy tu, na fis, czy tu. Czyli robimy tak. Naciśnij tak. Pierwsze dźwięki. Jeżeli już umiesz pierwsze dźwięki, to przejdziemy teraz na drugi. Czyli na fis. I jedziemy tak, nie ma. Zobacz, czy dobrymi palcami prawej ręki grasz.
tak jak rozpisałem. Możesz zatrzymać sobie ten film i poćwiczyć tak długo, aż ci to będzie wychodziło. Bo teraz dodamy trzeci dźwięk. Tak jak tam było uczone. Jeżeli to ci prawa ręka jeszcze sprawia problem, to zatrzymaj film i ćwicz. Tak sobie ćwicz. Masz zamknąć oczy i masz trafiać. I coraz szybciej, żeby trafiać. I jedziemy dalej. I teraz już trzy dźwięki łączymy. I ćwicz tak. Ok, jak już będziesz umiał, zatrzymaj ten oczywiście film, poćwicz sobie te trzy dźwięki i to dodajemy kolejny dźwięk. Jeżeli tą drugą metodą ćwiczysz, to ćwicz drugą. Jeżeli to już umiesz, to musimy tylko jeszcze dołączyć teraz do tego A. I teraz wejdziemy na D. Zatrzymaj to i ćwicz, i teraz wejdziemy na D. Czwarty palec już skacze. I od początku. Zaraz pokażę ci, jak tu akordami przygrać. Czyli... I od początku. Później jest A. Pierwszy i trzeci palec. Czyli... Od tego D zaczniemy. Z przedtaktu. Raz, dwa, trzy, cztery. I od początku. I powtarzę znowu D, czyli pierwsza prawa ręka startuje bez przedtaktu. Tu jest na raz. To jest przetaktu. No i to jest cały utwór, bo znowu początek. I w taki sposób właśnie ćwicz. Dodawaj kolejny dźwięk. Zaczynaj od jednego, dodawaj kolejny dźwięk. Jak czegoś nie wiesz, przewijaj ten film. Przewijaj. Słuchaj, działa na dole, można przewijać, przesuwać. Teraz ci pokażę, jak zagrać to akordami. Zobacz, jak masz tutaj. Teraz nie na drugi palec i wiadomo, że ten jest ostatnim dźwiękiem na razie. Wiem, że w tym momencie gramy D-dur, to sobie D-dur dobudujemy w tą stronę w górę. Czyli pierwszy przewrót D-dur. Jest D-dur, pierwszy przewrót, czyli D, A, Fis. Później jest... Mamy już A-dur w lewej ręce, czyli dobudujemy sobie A-dur, tu jest akurat w pierwszym przewrocie, w pozycji zasadniczej. Tu możemy dodać sobie dźwiękiem G, czyli będzie A7. I później jest, czyli jest dalej D, teraz jest D-dur, czyli D-dur w drugiej pozycji, w drugim przewrocie, czyli A, D, Fis. Czyli D, A, dogrywamy do góry, D, dogrywamy też tutaj w górę, A, tu można nic, możesz, nie musisz nic zagrać albo A przytrzymać i na D skończysz i znowu.
Możesz D4 dograć tutaj z A. Takie coś zabrzmi. To jest D4. I te szesnastki, co tam są, też możesz w akordzie przegrać sobie. Okej. Mam nadzieję, że już nie będzie wstydu, że na następny rok już będziesz grał i będziesz grała ten słynny sygnał i hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także trzymam cię za słowo. Przesyłaj mi swoje filmiki, nagraj, wrzuć mi do artykułu na Akademię Muzykanta. Jest post właśnie jak zagrać hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na akordeonie. W komentarzu wklej link do YouTube swojego, a ja sobie obejrzę, jak ci poszło. Także mam nadzieję, że gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema, pozdrawiam.